Chciałbym rozpocząć to dzisiejsze rozważanie Bożego Słowa od takiej myśli, która pojawiła się na samym początku nabożeństwa, kiedy brat czytał Słowo Boże w Księgi Izajasza i kiedy tam Pan Bóg mówił do nas dzisiaj po ranku, że myśli Jego to nie myśli nasze, a drogi Jego to nie drogi nasze. Ni mniej, ni więcej Pan Bóg chce nam mówić, chce nam przypominać, że widzi dalej, aniżeli widzi człowiek. Widzi więcej i więcej rozumie. Nad całym wszechświatem sprawuje opiekę, swoją pieczę. Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem takim tytułem, właśnie to jest tytuł pytania, jakim jestem chrześcijaninem? Chciałbym, aby dobry Bóg pozwolił nam dzisiaj poprzez to krótkie studium Jego Słowa zastanawiać się nad tym, spróbować spojrzeć na swoje życie i spróbować się zastanowić, jakie to moje życie jest, jak ono się kształtuje. Pan Jezus na górze błogosławienia wypowiedział wiele ważnych myśli i wiele przypowieści. I kiedy otwieramy siódmy rozdział, zapraszam was serdecznie, abyśmy otworzyli siódmy rozdział Ewangelii Mateusza. Kiedy otwieramy ten siódmy rozdział Ewangelii Mateusza, to możemy tam między innymi przeczytać kwestię, którą Pan Jezus poruszył, a ta sprawa dotyczy naszych słów i naszych czynów. I w siódmym rozdziale cytuję wiersze od 21 wiersza, gdzie czytamy takie oto słowo. Nie każdy, Pan Jezus mówi, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. I teraz padają jedne z najsmutniejszych słów, jakie Pan Jezus wypowiedział i zostały one zanotowane. Bo czytamy w wierszu 23, a wtedy im powie, nigdy Was nie znałem, nie znam Was. Idźcie precz ode mnie, Wy. Którzy czynicie bezprawie, nieprawość. Jedne z najsmutniejszych słów, jakie może usłyszeć człowiek. Jest to fragment, który jest nam dość dobrze znany, jak zauważacie. Jest tu wiele wątków. Chciałbym jeszcze, nim przejdziemy do takiej głębszej refleksji, jeszcze kilka kolejnych wierszy razem z wami odczytać z tego siódmego rozdziału. Kolejne wiersze sprawozdają taką oto rzecz. Każdy więc, kto słucha tych słów, mówi Pan Jezus, i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piachu. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego. Jest tu wiele wątków w tym niedużym fragmencie Słowa Bożego. I my dzisiaj zwróćmy uwagę na taką wspólną rzecz. Tego, o czym Pan Jezus mówi. Dla obu tych postaw. Pan Jezus mówi, że każdy, kto wchodzi w Nim w relację, jest jak budowniczy. Każdy człowiek, który wejdzie w relację z Panem Jezusem, jest jak budowniczy. Chciałbym na samym początku postawić wam pytanie. Czym jest ten dom, o którym tutaj czytamy? Jeden człowiek buduje dom i drugi buduje dom. Czym jest ten dom? No, budują na różnych fundamentach. Ten dom... Relacja z Jezusem. No, można po części też to tak ująć. Jest twój i mój charakter. Dom symbolizuje nasz charakter. Moi drodzy, czytamy, że... Może jeszcze inaczej. Charakter można kształtować w dwojaki sposób w swoim życiu.
Tak jak tutaj Pan Jezus do nas mówi, możemy go kształtować na podstawie słuchania i wprowadzania, czy wykonywania woli Bożej, ale możemy również kształtować swój charakter poprzez słuchanie i czynienie własnej woli. I postępowaniu tak, jak każdy z nas chce, bez względu na to, czy postępujesz zgodnie z wolą Bożą, czy jesteś ignorantem woli Bożej w swoim życiu, to w tym w Słowie Bożym czytamy, że twój i mój charakter zostanie w pewnym momencie wypróbowany. Pan Jezus mówi, że to burza, o której czytamy, te wichry, ta ulewa jest istotnym elementem wypróbowania twojego i mojego charakteru. To dopiero burza tak naprawdę ukazuje, który dom stoi nadal. W naszym codziennym życiu mamy tak budować, że kiedy przyjdą doświadczenia, kiedy przyjdą nawet trudne doświadczenia w twoim i moim życiu, to nasz dom ostanie się. To przeżyjesz, przetrwasz, zachowasz równowagę, zachowasz pokój w sercu. Jak kształtuje się charakter? Tak, kilka słów na ten temat. Moi drodzy, charakter kształtuje się poprzez, to rozpoczyna się od słuchania. Najpierw słuchamy, później zaczynamy myśleć nad tym, cośmy usłyszeli. Następnie, zauważcie, zaczynamy mówić, zaczynamy działać lub nie. Zaczynamy podejmować decyzje i tak dalej. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, i chcę na ten moment zacytować tutaj wiersz 4, mówi, że żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Mówi, że jesteśmy żołnierzami Jezusa Chrystusa. Bo tak rzeczywiście jest. W armii Jezusa Chrystusa są żołnierze z wyboru. To jest taka dobrowolność służby. Wiecie, Pan Jezus powołuje ludzi do swojej armii, że tak się wyrażę, i mu możemy dobrowolnie się na to zgodzić. Jeśli postanowiłeś być żołnierzem, postanowiłaś być żołnierzem w armii Pana Jezusa, to trzeba przyjąć wszystkie konsekwencje z tym związane. Przywileje i obowiązki. W nawiązaniu do takiej ludzkiej armii. Ja jeszcze byłem powoływany do wojska, myślę, ci starsi pamiętają, nie z własnej woli. Myśmy czy chcieliśmy, czyśmy nie chcieli, chyba że stan zdrowia nam nie pozwalał, ale musieliśmy pójść do wojska. Ale w nawiązaniu do armii tutaj ziemskiej, zobaczcie, że ktoś, kto staje się żołnierzem, to nie może być zdziwiony, że pobudka w jednostce wojskowej jest na przykład o godzinie 5 czy 6 rano, a nie o 9. Nie może się dziwić temu, że poddawany jest ćwiczeniom, takiej, wiecie, musztrze, różnemu dyscyplinowaniu, wykonuje różne polecenia. Nie może być tym zaskoczony ani tym zdziwiony. No, tak, takie zasady panują w wojsku. Po prostu. Chrześcijaństwo to nie jest taka idea, wiecie, idea sukcesu na miarę obecnej rzeczywistości na świecie. Chrześcijaństwo, moi drodzy, to nie jest coś takiego, zostań chrześcijaninem, a będzie ci się dobrze powodziło i nic złego cię nie spotka i Pan Bóg będzie cię darzył błogosławieństwem. Ale jeżeli nie będziesz chrześcijaninem, to będą cię spotykały przeciwności w życiu i dopadać cię będzie przekleństwo. Chrześcijaństwo to nie jest taką ideą. Moi drodzy, Salomon zauważył taką w swoim życiu taką dziwną rzecz, która się dzieje pod słońcem. Chcę was zaprosić do Księgi Kaznodziei Salomona, abyście otworzyli rozdział 8. Zauważył taką dziwną rzecz. I w 8 rozdziale cytuję tutaj wiersz 15. Salomon mówi w ten sposób, tak to zanotował. Marnością jest to, co się dzieje na ziemi, że są sprawiedliwi, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny bezbożne.
i są bezbożni, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwych. Dziwna to rzecz, ale tak się również dzieje na ziemi, pod słońcem. Drodzy, sukces, Boży sukces leży w pewnej równowadze w naszym życiu. W pewnej proporcjonalności leży, jest ukryty Boży sukces. Jeżeli w Twoim i moim życiu tego, czego powinno być dużo, jest mało, a tego, czego powinno być mało, zajmuje Twój umysł, to mamy problem. To pojawia się problem. Dlatego apostoł Paweł mówi, że jesteśmy powołani do armii Pana Jezusa. I sukces, sukces w Kościele Bożym, sukces chrześcijanina, sukces żołnierza Jezusa Chrystusa polega na tym, że idzie ze swoim dowódcą i się go słucha. Że wykonuje jego polecenia. Kiedy tak patrzymy na swoje życie, moi drodzy, to można zauważyć taką dziwną przypadłość. Może się tym zgadzać lub nie, ale ja wiem, że to jest prawda. Mianowicie, że lubimy robić coś po swojemu w życiu. To wynika z naszej natury. Ale to nie jest największy problem dla naszego Pana Boga. Jest o wiele większa trudność. Mianowicie, kiedy robisz coś po swojemu w swoim życiu, Pan Bóg ci na to pozwala. Ale kiedy zaczyna ci coś nie wychodzić, to wtedy, zauważcie, co się dzieje, zaczynamy szukać usprawiedliwienia, wytłumaczenia tego, co się dzieje w Twoim i moim życiu. Zaczynamy szukać tak naprawdę winnych. Żona zawiniła, że się zdenerwowałem. Dziecko dlatego, że zrobiło tak i tak, było powodem tego, że nakrzyczałem. Wiecie, w końcu na Pana Boga zrzucamy to. Jeżeli już się na nikogo nie da zrzucić, to zrzucimy to na Pana Boga. Tak jak Adam zrobił to, kiedy popełnił fatalny błąd w swoim życiu. No właśnie, kiedy nam coś w życiu zaczyna nie wychodzić. Co wtedy robisz? Kiedy się pogubisz? Kiedy ponosisz konsekwencje swoich niewłaściwych, złych wyborów? Kiedy się nie słuchasz tak naprawdę Pana Boga? Kiedy połączymy to, co czytaliśmy w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, z tym, co czytaliśmy w drugim, może jeszcze wróćmy do drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. I czy jeszcze chciałbym tutaj może przeczytać kolejny wiersz. Powtórzę ten 4. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać ze swoich plonów. Moi drodzy, Pan Bóg ostrzega nas, byśmy się nie wplątali, byśmy się nie pogubili, nie uwikłali w sprawę doczesnego życia. Że mamy żyć i być bardzo uważni. Żebyśmy nie zeszli z obranej drogi, którą nas Bóg prowadzi. Pan Bóg nas dzisiaj ostrzega. Ale gdy te dwa fragmenty połączymy ze sobą, 7 rozdział Ewangelii Mateusza i ten 2 rozdział 2 listu do Tymoteusza, to co jest problemem człowieka, który wybudował swój dom na piasku? Pomyślmy o tym przez chwilę. Co jest jego problemem? Czy była to jakaś nieświadomość? Czy był nieświadomy, że robi źle? A może było to coś innego? Nikt z nas nie musi skończyć szkoły budowlanej, żeby wiedzieć, że domu na piasku się nie buduje. A ten człowiek jednak wybudował dom na piasku. Ukształtował swój charakter. I ten charakter jest jedną wielką pomyłką. Moi drodzy, burza ukazuje, problemy w życiu naszym, przeciwności naszego życia ukazują,
że można kształtować charakter o niewłaściwe wzorce. Ten człowiek ukształtował swój charakter o niewłaściwe wzorce. Jak żyjesz, bracie, siostro? Kogo się słuchasz? Czy to, co robimy w życiu, czy nasze postępowanie jest ważne, czy nie jest ważne w życiu chrześcijanina? Jest ważne. My wiemy i czytamy w Słowie Bożym, że człowiek nie zostaje zbawiony na podstawie swojego dobrego postępowania. Ale dobre postępowanie jest ważne. Chciałbym tu jeszcze raz podkreślić. Dlaczego? Dlatego, że ono pokazuje mnie i Tobie, w jakim idziemy kierunku. Nasze życie i nasze czyny pokazują nam, jakie kierują nami motywacje. Wiecie, one nam pokazują, czym się w życiu kierujemy. Ludzie tego nie widzą. Pan Bóg to widzi. Pan Bóg zna serce Twoje i moje. Nasze postępowanie pokazuje, Twoje postępowanie moje pokazuje nam, jakimi kierujemy się motywacjami. I najważniejsza rzecz. Nasze życie, nasze postępowanie pokazuje, kto tak naprawdę jest dla Ciebie i dla mnie autorytetem. I kogo słuchamy. Wiele razy, jeżeli uczciwie podejdziemy do sprawy, autorytetem jesteś sam dla siebie. W wielu sprawach, ale kiedy ci nie wychodzi, zaczynasz szukać wytłumaczenia. Kiedy mi nie wychodzi, zaczynam się usprawiedliwiać. Moi drodzy, Biblia mówi, że przyjdzie taki czas, że Pan Bóg poruszy wszystkim, czym się da poruszyć. Wstrząśnie wszystkim, czym będzie można wstrząsnąć i zachwiać, aby zostało tylko to, w Twoim i moim życiu, czym się zachwiać nie da. Jeremiasz, nie tylko Jeremiasz, ale tak sobie na dzisiaj wybrałem Jeremiasza. Nie jest on odosobniony w tym, co za chwilę przeczytamy. Jeremiasz był Bożym prorokiem. I Jeremiasz miał świadomość, że Pan Bóg powołał go do ważnego zadania, do ważnej misji. Ale miał też jako człowiek, prorok, dylematy w swoim życiu. I zapraszam Was do 12 rozdziału Księgi Jeremiasza. I chciałbym na ten moment przeczytać kilka krótkich myśli z tego 12 rozdziału. Jeremiasz wie oczywiście, że Pan Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, że jest to Bóg, który jest Bogiem miłości, Bóg, który opiekuje się ludźmi, opiekuje się wszystkim i wszystkimi, których powołał do życia. On to wie. Ale ma dylemat. Wiecie, patrzy na życie, wokół siebie patrzy, no i zastanawia się. I przeczytajmy kilka myśli. Panie, mówi Jeremiasz, tak rozpoczyna. I mnie się to bardzo podoba. Mówi, Panie, Ty będziesz miał słuszność. Ja wiem, że słuszność jest po Twojej stronie. Choćbym wszczął z Tobą spór, choćbym chciał z Tobą dyskutować. A jednak, czytamy tutaj, chciałbym z Tobą porozmawiać o sprawiedliwości. I teraz kieruję takie szybkie pytania do Pana Boga i mówi tak, Panie, dlaczego życie bezbożnych upływa szczęśliwie? Przynajmniej tak mu się wydawało. Tak to widział. I bezpiecznie czują się wszyscy wiarołomni. Ty ich zasadziłeś, oni puszczają korzenie, rosną, wydają owoc. Bliski jesteś ich ust. Jednak daleki od ich sumienia, od ich nerek. Nerki są synonimem sumienia. Mówią o Tobie, ale żyją zupełnie inaczej. Stwarzają pozory religijności. Panie, dlaczego tak jest? Pyta się Jeremiasz. I mówi tak, w 3 wierszu. Ty mnie znasz i widzisz mnie. Zbadałeś, że moje serce jest przy Tobie. I w przypływie, wiecie, takiego rozgoryczenia Jeremiasz mówi tak. Porwij ich jak owce na rzeź i przeznacz ich na dzień zarzynania. Jak długo ziemia pozostanie w żałobie, a zieleń na wszystkich polach będzie więdnąć z powodu złości ich mieszkańców. Giną zwierzęta, ptactwo, bo mówią, nie dostrzega on naszych ścieżek. Wiecie, zaskakujące jest, a jednocześnie naprawdę mocno podnoszące jest to, w jaki sposób Pan Bóg
traktuje każdego człowieka i potraktował Jeremiasza. Nie wchodzi z Jeremiaszem w jakąś głęboką dyskusję, ale zwróćcie uwagę, co Pan Bóg mówi Jeremiaszowi w wierszu 5. Mówi do niego tak. Jeżeli gdy biegłeś z pieszymi, zmęczyło cię to, to jakże pójdziesz w zawody z rumakami? Jeżeli w kraju spokojnym nie czujesz się bezpieczny, to co poczniesz w zaroślach Jordanu? Mówi Bóg. Pan Bóg pyta się dzisiaj ciebie i mnie. Jeżeli dziś, kiedy jest pokój w kraju, w którym mieszkasz, kiedy możesz spokojnie chodzić do pracy i do kościoła, jeżeli dziś, kiedy żyjesz w spokojnym kraju, męczysz się, narzekasz, utyskujesz, to co zrobisz za chwilę, kiedy trzeba będzie tobie żyć w kraju, gdzie pokoju już nie ma? Moi drodzy, nasz Bóg jest wspaniałym Bogiem. I Pan Jezus prosi nas cały czas. Stoi u drzwi, tak jak mówiliśmy dzisiaj. Stoi u drzwi u twojego serca mojego. Mówi, słuchaj. Proszę cię. Posłuchaj mnie. Posłuchaj mnie to, co ja do ciebie mówię. Posłuchaj mnie. A wtedy twój dom, twoje życie nie rozpadnie się, kiedy przyjdą trudności. Kiedy w tym kraju będzie bezprawie. Kiedy tak naprawdę stracisz wszystko, co masz. Mówicie, ludzie, którzy zaufali Panu Bogu, stracą wszystko, co mają na tej ziemi w pewnym momencie. Ale nie stracą najważniejszego. Nie stracą w sercu pokoju. Nie stracą wiary. Ich dom nie rozpadnie się. Dlaczego? Bo jest zbudowany na opoce. Jest zbudowany na mocnym fundamencie. Moi drodzy, w podsumowaniu. Wplątać się. Do tego chcę na momencie wrócić. Co czytaliśmy w liście do Tymoteusza. Wplątać się to inaczej utracić wolność. Utracić wolność, którą daje nam nasz Zbawiciel. Z perspektywy lat widać, że wiele osób się poddało. Z perspektywy lat wy widzicie u was w zborze, a ja widzę w swoim zborze, że wielu ludzi straciło radość z tego, że są chrześcijanami. Wielu ludzi odeszło. Może kiedyś wrócą, oby Pan Bóg pozwolił. Z perspektywy lat widać, że wiele się zmieniło. Rzeczywistość się zmieniła. Kiedyś wszystko było wolnością. Wszystko było ładne i piękne. A jak jest dzisiaj? Moi drodzy, trzeba nam się troszczyć o wolność, jaką mamy dzisiaj w Jezusie Chrystusie. O tą wolność trzeba nam się troszczyć. Pan Jezus mówił, że przyszedł po to, aby dać ludziom wolność. Moi drodzy, wolność jest bardzo mocno połączona z wiarą. Bardzo mocno jest połączona z wiarą. Jeżeli masz wolność, to jesteś człowiekiem szczęśliwym. Pomimo trudów, problemów, przeciwności, z którymi się musisz zmagać. Jeżeli masz wolność, o której mówi Bóg, to jesteś człowiekiem szczęśliwym. Z tego wydania Drogi do Chrystusa, ona w różnym wydaniu jest oczywiście pokój, o którym myślisz, za którym tęsknisz, ale z 58 stronicy tego wydania chciałbym odczytać wam kilka zdań. Dziękujmy Bogu za wspaniałe wizje, jakie przed nami roztacza. Zbierzmy w naszych myślach wszystkie błogosławione zapewnienia Jego miłości, tak, abyśmy stale mogli na nie spoglądać. Na Syna Bożego, opuszczającego tron Ojca, okrywającego swoją boskość człowieczeństwem, aby mógł wyratować człowieka z mocy szatana. Na Jego triumf odniesiony w naszym imieniu, otwierający ludziom drogę do nieba i odsłaniający przed człowiekiem przybytek, w którym Bóg objawia swoją chwałę. Na upadły rodzaj ludzki, podniesiony z dna przepaści, w której pogrążył go grzech, przywrócony do łączności z nieskończonym Bogiem. Na ludzi, którzy przetrwali
Boży sprawdzian dzięki wierze w naszego Odkupiciela, który będąc odziany w sprawiedliwość Chrystusa, zostaną, którzy będąc odziani w sprawiedliwość Chrystusa, zostaną wyniesieni do Jego tronu. Bóg pragnie, abyśmy rozmyślali właśnie o takich sprawach. Bóg pragnie, abyśmy zwracali uwagę na Jego obietnice. Bóg pragnie, kiedy jest nam źle w życiu, kiedy coś Ci nie wychodzi, czy to zawiniłeś, czy to nie zawiniłeś, kiedy mierzysz się z problemem, Bóg pragnie, abyś najpierw, w pierwszej kolejności z Twoim dylematem przyszedł do Niego. To jest pragnienie serca Bożego. Abyśmy nie szukali najpierw ludzi, ale żebyśmy do naszego Boga przyszli ze swoimi dylematami. Wiecie dlaczego? Dlatego, że może się okazać, że kiedy masz problem i najpierw nie radząc się Pana Boga, idziesz do swojego brata, siostry, przyjaciela i wylewasz mu serce przed nim, bo mu ufasz. W tym nie ma nic złego. Ale wiecie, co może się okazać? Że brat, siostra czy przyjaciel, przed kim wylewasz swoje serce, ma jeszcze większy problem aniżeli ty. I ty o tym nie wiesz. Pan Bóg mówi, myśli moje to nie myśli wasze. Ja widzę dalej, aniżeli widzi człowiek. Jeżeli masz problem, przyjdź z tym problemem do mnie, a ja ci wskażę kierunek. Jeżeli Bóg uzna, że potrzebujesz rady udzielonej przez danego człowieka, to Pan Bóg skrzyżuje twoją drogę z konkretną osobą. Tak to się dzieje. Postanówmy dzisiaj razem i z osobna, że zanim o problemach zaczniemy rozpowiadać czy dzielić się z innymi, najpierw porozmawiajmy o naszych dylematach z naszym Bogiem. I moi drodzy, ile jest w nas radości tak na co dzień? Wiecie, ile jest radości w nas? Tyle, ile wolności. To jest przełożenie wprost. I na koniec chciałbym zakończyć słowami zapisanymi w liście do Rzymian, gdzie apostoł Paweł pod natchnieniem Bożego Ducha zapisał następujące słowa. List do Rzymian, rozdział 8. I z tego 8 rozdziału pozwólcie, że przeczytam tak trochę wybiórczo kilka krótkich wierszy. Począwszy od pierwszego, przeczytam pierwszy, drugi, a później będę chciał przeczytać jeszcze dwa inne. Apostoł Paweł, Bóg kieruje do nas dzisiaj takie słowo. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. I może jeszcze wiersz 14 i 15. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym możemy wołać i wołamy: Abba, Ojcze. Moi drodzy, niech nasz Bóg sprawi, abyśmy to, co czytamy w Jego Słowie, przenosili na nasze życie. To, co słyszymy, abyśmy wyżywali, abyśmy ufali naszemu Bogu na łatwe i na trudne, a może przede wszystkim wtedy, kiedy jest trudno. Abyśmy mieli w pamięci to, że jest Bóg na niebie, który tak naprawdę interesuje się naszym życiem i czuwa nad wszystkim, co się dzieje w Twoim i moim życiu.